W Wiśle na terenie Bierunia odkryto zwłoki kobiety. Zostały znalezione w czwartek 2 marca. Jak się okazało, to 57-letnia mieszkanka Babic, która zaginęła kilka dni wcześniej. Jej zaginięcie na policję zgłosiła rodzina. Zwłoki kobiety zauważył przepływający tamtędy kajakarz. Na chwilę obecną po wykonaniu oględzin z udziałem prokuratora na miejscu zdarzenia zlecono przeprowadzenie sekcji zwłok celem ustalenia przyczyn śmierci i ewentualnie wykluczenia potwierdzenia udziału osób trzecich w zdarzeniu. Na chwilę obecną w sprawie można wysnuć kilka hipotez, jednak potrzebny jest materiał dowodowy, które tę hipotezę potwierdzą lub wykluczą. Zwłoki zostały znalezione na wysokości ulicy Dyrdy w Bieruniu. W pobliżu nie ma zbyt wielu zabudowań. Na razie nie wiadomo, jak i kiedy znalazły się w tym miejscu.